Dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 2 do 8 stycznia 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. Oczywiście łapeczki w górę mile widziane, komentarze również. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, no to zapraszam do subskrypcji. Okej, moje bliźniaki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. Energia. Energia. Huch. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Tak jest. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. No i mamy tą burzę. Piątka mieczy, kochani. No możecie być ogólnie w bardzo burzliwym nastroju. Piątka mieczy jest kartą kłótni, sporów, chęci takiej wygranej za wszelką cenę, choćby po trupach. Ale jest też kartą lęków, tak? Obaw przed stratą, przed pokonaniem, przed przegraną, tak? Lęków dotyczących właśnie zostawienia też czegoś za sobą, tak? Bycia pokonanym, bycia zniszczonym. Więc tu już weźcie, jak tam rezonuje, ale no, kochani, ostro, ostro się zaczyna, że tak powiem. Co w takim razie miłego się wydarzy u Was? Zobaczmy. Ósemka pentakli, fajnie. Ósemka pentakli, kochani, to jest wzrost, rozwój, stawanie się lepszą wersją siebie. Część z Was może zainwestować właśnie w jakieś kursy, szkolenia, zainwestować w jakąś ważną książkę, która będzie przełomowa dla Was. Część z Was pracuje nad jakimś projektem, pomysłem i, że tak powiem, dopieszczacie ten pomysł. To już jest ostatnia prosta, jeszcze tam wiecie szczegóły, szczególiki, żeby to było wszystko takie perfekto, idealne, więc będziecie zajmować się właśnie, mówię, dopieszczaniem tego projektu w tym tygodniu. Ósemka pentakli dla mnie też jest kartą pojednań, więc jeżeli tam jakieś mosty zostały spalone między Wami a kimś, to być może właśnie w tym tygodniu będziecie odbudowywać jakąś relację. Zobaczmy tą ósemkę pentakli. Ach, siódemka mieczy. Wieża. Dziewiątka buław. Szóstka mieczy. Paś mieczy. Diabeł. Och, nie wiem, czy będziecie to naprawiać, tak szczerze mówiąc. Ale dużo takiej trudnej energii. Kurde, wy bliźniaki chyba w styczniowym też mieliście takie dosyć trudne czytanie właśnie a propos otaczających Was ludzi. I tutaj to samo widzę, kochani, że ktoś, kto Was otacza, nie jest Waszym przyjacielem. Mamy i siódemkę mieczy, i diabła. Jeszcze do tego wierzę. Także to nie jest fajna energia, kochani. Mam wrażenie, że tutaj Wy faktycznie musicie przejrzeć na oczy, kto jest Waszym przyjacielem, kto nie. Może chodzić o sprawy finansowe, ale oczywiście też nie musi. Mam wrażenie, kochani, że w tym tygodniu wyjdzie jakaś prawda o kimś i to może spowodować tą burzę, to może powodować, nie powiem brzydko, ale to wasze wnerwienie, tak? Tą taką agresję, bym nawet powiedziała. Ponieważ ewidentnie dowiecie się, że ktoś z waszego otoczenia jest toksyczną osobą. Może w jakiś sposób was okłamał, oszukał. Wyjdzie na jaw jakaś bardzo trudna prawda. Może coś blokował, jakiś postęp w waszym życiu. Coś takiego. Wyjdą takie informacje, kochani. I wygląda na to, że wy tutaj postawicie po prostu na siebie. Na swój rozwój, na swój progres, na swój potencjał i po prostu odetniecie się od tej osoby. Nie będziecie dłużej
przyjmować do siebie energię tej osoby. Wy się odwracacie, ponieważ znacie już prawdę. Widzicie, tu jest ten diabeł, który próbuje was trzymać właśnie w szachu, który coś utrudnia, który manipuluje, który coś blokuje, tak? A wy, kochani, już widzicie prawdę do niego i stawiacie mu czoła. To jesteście wy z tym paziem mieczy, stawiacie mu czoła. I odwracacie się, idziecie w swoją stronę. Kochani, także tu może chodzić o to, że właśnie zablokujecie jakiś kontakt, zablokujecie czyjś wpływ na siebie i dzięki temu sprawy ruszą do przodu. Mamy ósemkę buław. Sprawy ruszą do przodu w dobrym kierunku i coś zacznie wzrastać, coś zacznie się rozwijać, ale wy też, kochani, uzyskacie tutaj bardzo ważną lekcję odnośnie właśnie zaufania i odnośnie trzymania swoich granic i odnośnie właśnie też inwestycji. Inwestycji właśnie w relacje, inwestycje w ogóle w swoją przyszłość. Także to będzie ważna lekcja. Wyjdzie z niesympatycznej rzeczy, z niefajnej rzeczy, ale sumarycznie będzie to coś bardzo, ale to bardzo ważnego i dobrego dla was. Ponieważ odcięcie się od tej osoby przyniesie tutaj jakiś wzrost i rozwój. Sprawy po prostu ruszą do przodu. No nieźle, nieźle. Dobra, no to na co uważać w takim razie? Cesarzowa. Możecie mieć tu do czynienia z wagą bądź z bykiem, kochani. Dla części z was to może być wasza żona, tak? Mąż oczywiście. Matka, szefowa, ktoś taki. Czuję, że jest to ta osoba, na którą powinniście tutaj uważać. Cesarzowa. Kochani, w takim aspekcie negatywnym jest to osoba bardzo próżna, tak? Wymagająca. Jest to osoba, która w ogóle nie ma w sobie empatii, nie ma w sobie miłości. Więc jeżeli macie do czynienia z taką osobą, no to warto by było odciąć się właśnie od takiej osoby, tak? Ale kochani, w takim innym aspekcie, cesarzowa, bardziej w stosunku do was. To jest dobry tydzień, żeby zadbać bardziej o siebie. Zadbać bardziej o siebie, poświęcić trochę czasu na zadbanie o swój wygląd, o to, żeby sobie upiększyć mieszkanko, o to, żeby odpocząć, tak? Tego typu rzeczy. Zadbajcie po prostu bardziej o siebie w tym tygodniu, tak? Wasze ciało, wasza dusza potrzebuje tutaj ukojenia i spokoju. Szczególnie, jeżeli jesteście rodzicami, tak bym powiedziała. Tutaj może warto oddelegować dzieci właśnie do drugiego rodzica albo, nie wiem, do dziadków i poświęcić chociaż chwilę na siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Dobra, co w miłości, kochani? A w miłości mamy Królową Mieczy. Królowa Mieczy, no to jest wasza karta, moje drogie bliźniaki. To jest karta odcięcia. Teraz tak się zastanawiam, czy tutaj jakaś toksyczna osoba nie jest właśnie waszym partnerem, partnerką i będziecie się odcinać od tej osoby. Dla części z was tak właśnie może być. Bo, no mówię, cesarzowa jest często kartą małżonki, małżonka. Królowa Mieczy. Może mówić o odcięciu, może mówić o zakończeniu jakiejś relacji, ale może też mówić o konwersacji, o rozmowie, o powiedzeniu jakiejś prawdy, o wyjaśnieniu czegoś, tak? Jeżeli jesteście singlami, bardziej tą Królową Mieczy widzę, że jesteście po jakimś rozstaniu i nie do końca jesteście otwarci na miłość, nie do końca dopuszczacie jakąkolwiek miłość do siebie. Zobaczmy tą Królową Mieczy. Słońce, super. Siódemka pentakli. I kochankowie. Piątka buław, as kielichów, dwójka pentakli. Okej, kochani, czyli dla mnie tutaj ewidentnie rozmowa. Rozmowa, wyjaśnienie jakiejś sytuacji. Dla części z was będzie miała albo miała jakaś sytuacja konfliktowa w waszym życiu. Z partnerem będzie jakaś kłótnia, spór o coś. Może właśnie a propos jakiejś inwestycji. Tak czuję. A propos jakiejś inwestycji, zainwestowanie swoich pieniędzy właśnie w coś konkretnego, w jakiś nowy projekt, nowy pomysł. Część z was może chce mieć dziecko, a partner może niekoniecznie, albo właśnie w drugą stronę partner chce, a wy nie chcecie, tak? Coś takiego. I kochani, tu trzeba będzie dojść do porozumienia. I to porozumienie nastąpi, bo ja widzę tutaj i dwójkę pentakli, kochani, i kochanków, którzy świadczą właśnie o dogadaniu się plus słońce. Jakaś prawda wyjdzie na jaw, fakty wyjdą na jaw, ale będzie też porozumienie, wyjaśnienie sytuacji i powrót do równowagi, powrót do takiego stanu pełnego słońca, pełnego radości, pełnego miłości. Więc kochani, tylko tutaj otwórzcie się na tą rozmowę i otwórzcie się na szczerość wobec partnera, ponieważ ta szczerość będzie tutaj naprawdę niezwykle ważna. No, paść pentakli, chodzi o jakąś inwestycję, kochani, więc wygląda na to, że tutaj pojawią się jakieś takie niezgodności między wami odnośnie zainwestowania być może właśnie finansów, swojego czasu, swoich pieniędzy właśnie w coś konkretnego. Coś dotyczącego oczywiście waszego związku, jak najbardziej. Dla części z was może chodzić właśnie, czuję, o jakąś podróż, może
o jakieś sprawy do domu, albo właśnie mówię o założenie jakiejś rodziny, bądź powiększenie rodziny, coś takiego. I mówię, pojawi się spór, ale też on szybko się, tak powiem, że tak powiem, wyjaśni i rozpłynie po kościach. Kochani, dla części z Was, jeżeli jesteście singlami, właśnie widzę, że jesteście troszeczkę zablokowani na miłość, może jesteście właśnie jeszcze w stanie takiego buntu, gniewu po jakimś poprzedniej relacji i tak dalej, no nie macie za bardzo ochoty na kontakty z innymi. Ja tymczasem, kurczę, tu się coś takiego dla Was pojawia. Osoba, która jest chętna zainwestować w Was, która jest Wami mocno zainteresowana, która może przynieść Wam dużo radości, która ma bardzo szczere intencje, która Was nie oszuka, która jest bardzo, bardzo prawdomówna tutaj z tym słońcem. No i kochani, ta osoba zechce tutaj o Was zawalczyć, więc nawet jeżeli będziecie nie do zdobycia, tak, to ta osoba i tak tutaj będzie o Was walczyć. Zrobi wszystko, stanie na rzęsach, żebyście się zgodzili pójść z tą osobą na randkę, na spotkanie, żeby tu coś rozpocząć. No i kochani, wydaje mi się, że Wy się ugniecie w końcu, tak? Będzie tu jakaś propozycja i to, kochani, no taka solidna propozycja. Wygląda na to, że z tego może być coś konkretnego, że to nie będzie tylko romansik na chwilę, ale faktycznie może być coś konkretnego, więc okej, trzymajcie swoje te granice, nie musicie od razu, że tak powiem, wywalać swojego serducha na wierzch, że tak powiem, na tej osobie, ale przyjmijcie to zaproszenie, bo ta osoba naprawdę bardzo mile może Was tutaj zaskoczyć i poprawi Wam zdecydowanie humor, będziecie się dobrze, dobrze bawić z tą osobą. No i tam, kochankowie, to też jest Wasza karta oczywiście, ale jest to karta bratnich dusz, tak? Karta miłości, więc coś takiego może tutaj zaiskrzyć między Wami. Okej, no, czyli każda burza przynosi początek nowego, dokładnie. I to może być dla Was ten początek nowego. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A, i tu mamy wieżę. Tu mamy wieżę. No właśnie. Tu mamy wieżę, kochani. Z bliskimi, czyli może wydarzyć się coś niespodziewanego. I czuję, że tym razem ta wieża, no, nie będzie zbyt przyjemna dla Was. Zobaczmy tą wieżę. Król kielichów. Paś mieczy. Piątka była. Kochani, dowiecie się czegoś. Dowiecie, przyjdą jakieś wiadomości. Przyjdą jakieś wiadomości odnośnie być może jakiegoś króla kielichów, czyli rak, ryby, skorpion, albo od takiej osoby, której możecie tu faktycznie ufać. Przyjdą jakieś wiadomości właśnie, które no troszeczkę Was wzburzą. Albo mówię odnośnie tej osoby, które Was wzburzą. Przyjdą jakieś wiadomości, że po prostu zaufaliście nie tej osobie, co trzeba w jakiejś kwestii. W jakiejś kwestii być może właśnie finansowej, budowanie jakiegoś, nie wiem, czy nowego biznesu, czy jakiejś podwaliny pod przyszłość, czy po prostu zaufaliście jakiemuś nowemu przyjacielowi, a ta osoba okazała się po prostu niewarta Waszego zaufania. I ewidentnie trzeba będzie tą przyjaźń zakończyć, kochani, tą znajomość zakończyć, ponieważ tu są jakieś tajemnice, iluzje, ta osoba nie jest fair wobec Was. Nie jest fair wobec Was i, kochani, mam wrażenie, że albo Wam obrabia tyłek za Waszymi plecami, albo wykorzystała Was w jakiś sposób finansowo, i no właśnie, może ukradła Wam jakieś pieniądze, może wiecie, wzięła coś, co nie należało do niej, coś takiego też tu, kochani, może być, no ale dowiecie się bardzo nieprzyjemnych rzeczy o tej osobie, niestety, bardzo nieprzyjemnych rzeczy, no i trzeba będzie po prostu tą sytuację, że tak powiem, zakończyć. Nie wiem, czemu jakoś tak czuję, że może chodzi właśnie o sprawy finansowe po części, że w jakiś układ weszliście z tą osobą, w jakiś układ, albo nie wiem, ta osoba ma jakiś wpływ na Wasze finanse, coś takiego. Bo tutaj coś zaczęliście budować nowego z tą osobą. I wyjdą na jaw pewne fakty, które Was tutaj bardzo, ale to bardzo zaskoczą i to nieprzyjemnie. No i trzeba będzie tą relację zakończyć, trzeba będzie tą sytuację zakończyć. Dla własnego dobra, dla własnego dobra. Okej, praca i finanse, kochani, co tutaj? No i tutaj mamy siódemkę pentakli. Kochani, po pierwsze oczywiście cierpliwość, spokój, zachowanie właśnie takiej kontroli nad sobą i spokojne inwestowanie w to, co się zaplanowało, tak? Ponieważ, no wiadomo, czasami na owoce trzeba poczekać. Ale, kochani, ta siódemka pentakli też mi właśnie bardzo często mówi o tym, żeby się przyjrzeć pewnym swoim relacjom, pewnym inwestycjom, ponieważ niektóre z nich mogą okazać się dla Was niekorzystne. Zobaczmy tą siódemkę pentakli. Sąd ostateczny. Dwójka kielichów.
ósemka buław. Gwiazda, piątka mieczy, ósemka mieczy, dziesiątka buław. Ach, kochani. Kochani, to jest po raz kolejny mi się pojawia to samo. Czyli, że musicie się przyjrzeć jakiejś współpracy z kimś. Jakiejś umowie, jakiemuś kontraktowi z kimś. Który miał być takim waszym spełnieniem, miał być waszym marzeniem, a może okazać się, no, nie tak jak trzeba. Trzeba się temu przyjrzeć. Coś zostało przeoczone przez was. Mam wrażenie, że czegoś nie dostrzegliście w tej sytuacji. I teraz jakaś prawda wyjdzie na jaw i możecie poczuć właśnie się zagrożeni w tej sytuacji. Możecie poczuć gniew, możecie poczuć złość. Może pojawić się jakiś konflikt, kłótnia. Ale jednocześnie taka bezsilność, że jestem bez wyjścia, nie wiem, co mam robić. Kochani, wy wiecie, co macie robić. Macie to zakończyć po prostu. Macie tutaj zakończyć jakąś współpracę. Macie zakończyć jakąś współpracę, macie odrzucić ten ciężar z siebie, dobić do mety i, kochani, odbudowywać swoją przyszłość na nowo. Ponieważ ta przyszłość zdecydowanie jest tutaj bardzo dobra, ale musicie wy przejąć kontrolę nad swoim życiem i rozliczyć się z tą osobą, rozliczyć się z tą sytuacją. Mhm. Tak to, kochani, wygląda. Mhm. Tak, to będą jakieś wiadomości, sprawy do załatwienia w tym tygodniu a propos właśnie tej współpracy. I a propos właśnie też rozwiązania tej umowy. Tak czuję. Że to nie jest po prostu dla was. Nie jest to dla was. Mhm. Dla części z was, kochani, jeżeli tutaj walczycie w sprawie rozwodowej o jakiś majątek, o jakieś alimenty, tego typu rzeczy, to przyjdą jakieś wiadomości w tym tygodniu, że trzeba coś też rozwiązać, trzeba coś dopiąć do końca. Może trzeba jakieś papiery dostarczyć, może trzeba jakiegoś świadka zawołać. Coś, kochani, tutaj o coś jeszcze będziecie musieli tutaj zawalczyć. Coś takiego trochę niejasnego wyjdzie, ale jeżeli, kochani, się postaracie i dopniecie to na ostatni guzik, to uzyskacie to, czego pragniecie. To też jest taka dodatkowa informacja. Mhm. No dobra, bliźniaki, rada dla was. Rycerz kielichów, idźcie za głosem serca. Spokojnie, płyńcie do przodu, ufajcie, że wszystko pójdzie dobrze, wierzcie w swój sukces, wykażcie się kreatywnością w pewnych momentach, otwórzcie swoje serce na nową miłość, bo takowa wkracza tutaj w wasze życie, tak? I zachowajcie spokój we wszystkim, co robicie. Ten spokój będzie tutaj naprawdę bardzo ważny. Mhm. Okej. Jednorożce. Zobaczmy. Obfitość. Widzicie? Nie macie się czym... Wiecie, co myślałam o tej karcie złości? Ja wam ją też wezmę, bo ja po prostu tasując te karty, myślałam o tej karcie złości ze względu na tą piątkę mieczy, która tu się przewijała, więc wezmę wam obie te karty. Tak czuję, że tak powinnam. No i właśnie, przeczytam wam najpierw tą złość. Wyrażaj złość w bezpieczny sposób. Wykorzystaj złość jako pozytywną siłę. Uszanuj wszystkie swoje emocje. Są uświęcone. Mhm, to jest tutaj ważne, tak? Bo może być trochę nerwów w tym tygodniu ze względu na te wieże i ze względu właśnie na te burzliwe energie. Ale, kochani, jest też obfitość i to jest fajne. Obfitość. Czerp z hojności życia. Twoje zasoby są nieograniczone. Błogosławieństwa spływają na ciebie. Tak jest. Mhm, pięknie. Dobra, no to co? Pytanie i odpowiedzi jeszcze. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję wam odpowiedzi Daniałków. No, 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 no. Hello, hello, hello. Jeszcze raz muszę przetasować, wybaczcie. Jeden, dwa i trzy. Dobra. No to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden brzmi: poproś innych o wsparcie. Mhm. Odpowiedź numer dwa: nie. I to z wykrzyknikiem. Kategoryczne nie. I odpowiedź numer trzy: podejmij działanie. Tak jest. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę powodzenia, cudownego tygodnia, mimo wszystko siły, wytrwałości i cierpliwości. No i wszystkiego dobrego. Buziaczki. Pa, pa.